Minęła właśnie 11 na kanale darterskim, czyli kolejna darterska matematyka. Czuję się wywołany do tablicy. Wayne Mardle ocenia checkout Michaela Smitha w Premier League. Mówi, że to najgorsza droga na 114 punktów. O co chodzi? Wyjaśniamy. Double 19. Well, we've seen a 155. They ended on double 19. And now the 114 on double 19. Just to let you know, Mark, I think that's the worst way for 114 that you'll see. Można powiedzieć wreszcie. Ostatniego możliwego wieczora Michael Smith wygrywa rozgrywki Premier League. Tak naprawdę wiele mu to nie daje. Skok w tabeli. Ale no niestety nie załapał się do playoffów. Ale nie rozmawiamy tutaj o Premier League, o rozgrywkach PDC. Tylko darterska matematyka, tylko liczby na tarczy. Michael Smith zaliczył drugi kolejny checkout na podwójnej 19 w meczu z Michaelem Van Gerwenem. Wydaje się, że wszyscy byli zdziwieni. Wayne Mardle krytykował wręcz Michaela Smitha. Powiedział, że to najgorsza możliwa droga na checkout 114. Opowiadam wam i później się do tego odniosę. 114 punktów do końca Michaela Smitha w piątym legu, wynik 2-2, więc wyrównany pojedynek. Kolejna batalia Smitha z Van Gerwenem, różnie to bywało. I co? Większość zaczęłaby pewnie od dwudziestek. Potrójna dwudziestka trafiona dałaby nam 54 punkty do końca. Czternastka na topa. Ewentualnie osiemnastka na podwójną osiemnastkę. Co by jeszcze innego mi przyszło do głowy? Można by nawet przez potrójną osiemnastkę, gdyż 54 punkty w tarczy daje nam 60 do końca, dorzucamy 20 na topa. Myślę jednak, że to jest coś takiego niestandardowego, 90% darterów szłoby przez 20. No bo tu jeszcze przy osiemnastkach mamy, jeżeli trafimy pojedynczą osiemnastkę, 114 minus 18, 96 do końca, więc też fajnie, dorzucamy potrójną 20 na podwójną osiemnastkę. Ale co zrobił Michael Smith? Michael Smith pokazał już nieraz, że lubi bawić się tymi liczbami na tarczy. Jest na pewno jednym z tych darterów, który właśnie tą darterską matematykę fajnie wykorzystuje. Zaczyna od 19, trafia pojedynczą, 95 punktów do końca. I tutaj tak naprawdę dwie możliwości tylko. Potrójna 19 na podwójną. Ewentualnie mógłby przy pierwszej pojedynczej 19, mając 95 punktów do końca, bawiąc się już w ogóle, tak rozwalając mózg wszystkim, rzucić potrójną 15 na bulla. Pamiętamy jednak, że bull to najmniejsza podwójna na tarczy, więc na pewno lepiej rzucać potrójną 19 na podwójną 19, tym bardziej, że gdzieś tam chodziło tutaj Michaelowi o to, żeby wykorzystać tą pierwszą lotkę, która była już w sektorze 19, żeby trafić potrójną i później trzecią też zostać tutaj. I to jest właśnie... Przejdziemy do oceny tego checkoutu. Dlaczego Michael zdecydował się rzucać na dziewiętnastkach? Po pierwsze to jest Shanghai, czyli potrzeba potrójnej, pojedynczej i podwójnej z danego sektora, żeby skończyć lega. Tak jak mówimy, że jest Shanghai, tradycyjny Shanghai to jest 120 na dwudziestkach, ale pamiętajmy, że Shanghai można zrobić też na innych polach. I tak na przykład 108 punktów do końca można zrobić Shanghaiem na osiemnastkach. Trafiamy pierwszą pojedynczą osiemnastkę, 108 minus 18, 90, dorzucamy potrójną, 90 minus 54, 36, czyli podwójna osiemnastka. To tak jakby ktoś skrytykował, że ktoś 108 rozwiązuje przez osiemnastki. Oczywiście to jest, trzeba podejść z dystansem do tego, bo jednak double 18, a double 19 to są dwa w ogóle inne pola. Osiemnastki mocno się trenuje, dziewiętnastki to jednak coś, czego raczej się unika. Ale ja tu w ogóle nie krytykowałbym Michaela. Szczerze powiedziawszy, jak słyszałem Wayne'a Mardle, który mówi najgorsza możliwa droga na checkout 114 i wiedziałem, że coś tu się dzieje na dole tarczy, bo nie widziałem od razu tego, co Michael zrobił, to myślałem, że może poszedł przez 17. Pomyślmy sobie, jakby poszedł na 17, 114 do końca, pierwsza lotka w pojedynczej miałby 97, musiałby przejść na potrójną 19 na topa. Jakby trafił, tutaj najgorsze jednak by było, jakby trafił potrójną 17, 51 punktów w tarczy, 114 minus 51, 63, więc tak naprawdę, żeby mieć gwarantowaną podwójną, musiałby dorzucić pojedynczą 13 na bulla i to na pewno byłoby chore. To sam bym na maksa skrytykował u Michaela Smitha, ale nie, on zrobił Shanghai na 19, trzymał się jednego sektora, dzięki temu
jakby nawet nie trafiając pierwszą lotką potrójnej, miał tego markera, dzięki któremu mógł zyskać tą potrójną na podwójną, więc moim zdaniem nie była to zła droga, naprawdę wyszło to nieźle. Pomyślmy jeszcze, co by było, jakby Michael trafił pierwszą lotką potrójną. 114 punktów, minus 57, 57 do końca, dorzuciłby sobie wielką 17 na topa, to byłoby tak bardzo w jego stylu. Moim zdaniem zachowanie Michaela jak najbardziej poprawne, nie można mówić, że najgorsza możliwa droga na checkout 114, ja bym wręcz pochwalił Michaela, wykorzystuje tarczę. Chciał skupić się na jednym sektorze, skupił się na 19, miał rzucić 6 19, zrobić Shanghai na 19, zrobił to. Może nawet gdzieś tam starali się ludzie w mediach pokazać, że nawet Michael Van Gerwen był zdziwiony tą drogą. Nie przesadzajmy. 114 na 19, jak najbardziej popieram. Darterska matematyka, moim zdaniem, nawet nie na super wielkim poziomie. Zwykłe wykorzystanie tarczy, trzymanie się jednego sektora, moim zdaniem jak najbardziej ok. Napiszcie w komentarzach, co uważacie. Czy może kiedyś rzuciliście 114 Shanghajem na 19? A może jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Moim zdaniem przez 20, przez 19 to dwa takie, może nie podstawowe, podstawowe na 20, jak nie na 20 to na 19, tak to właśnie wygląda. Kolejna darterska matematyka za nami. Zostawcie łapkę w górę, w górę, w górze, w górę, kciuki w górę. Oj, pogubiłem się. I subskrypcję, jeżeli chcecie kolejne odcinki darterskiej matematyki na kanale. A w tym momencie to było na tyle. Z darterskim pozdrowieniem.